Marcin Koniczkowski, były wychowanek Wawelu Wilek, później piłkarz Piasta Gliwice, wcześniej Ruchu Chorzów, później Piasta Gliwice, obecnie piłkarz Wrocławskiego Śląska. Powiedz mi, Marcin, jak wspominasz początki swojej kariery? No bardzo dobrze, no na Wawlu to wszystko się zaczęło, w wieku 10 lat poszedłem na pierwszy trening i tak naprawdę tam zaszczepiłem sobie tą pasję do piłki. W wieku 16 lat przeszedłem do Ruchu i tak powolutku się wspinałem od juniorów do drugiej drużyny i później byłem w pierwszej drużynie też dobrych kilka lat. No później wiadomo, Piast Gliwice też bardzo dobry okres, gdzie najlepsze sukcesy drużynowe odnosiłem, no i teraz jestem w Śląsku Wrocław. Ty mówisz o polskiej piasie, ale jeszcze wróćmy właśnie do tych początków twojej kariery. Ty pochodzisz z Bykowiny, nie? Tak, jest. Niebieska Bykowina, niebieskie dachy chyba tam są takie, nie? No, najbardziej znane na Bykowinie, ale ja akurat obok osiedle, bardzo, bardzo blisko niebieskich dachów, tak, z Bykowiny, z Rudy Śląskiej. Debiut w Ruchu, no to nie za bardzo taki wynikowo, bo 0-4 z Lechem Poznań debiutowałeś ty, debiutował po powrocie ponownie w Ruchu Marcin Bastrzyński, zresztą zdobył wtedy samobójczego gola, nie? Robert Chwastek, Łukasz Tymiński, trenerem był obecny trener Krakowi Jacek Zieliński, z tego co pamiętam, tak, nie? Tak jest, zgadza się. I pamiętam, że debiutowałem na lewej obronie, więc też nietypowa pozycja, bo w późniejszym czasie raczej nie zdarzało się grać po tamtej stronie obrony. No, potem trenerem w Ruchu został właśnie Waldemar Fornalik, nie? Powracający potem po prowadzeniu reprezentacji Polski. Jak wspominasz ten okres z Waldemarem Fornalikiem w Ruchu? No myślę, że to był taki okres, gdzie można powiedzieć, trochę ten świat piłkarski, jeśli chodzi o Polskę, trochę o mnie usłyszał, bo byłem regularnie grającym obrońcą w Ruchu, tam nabierałem doświadczenia, rozwijałem się chyba najmocniej właśnie u trenera Fornalika, miałem dosyć mocną pozycję na boisku przez te parę lat właśnie w Ruchu, można powiedzieć, najmocniej się rozwinął. Ale też z Ruchem zdobyłeś to trzecie miejsce, nie? Tak, jest trzecie za miejsce. Za trenera Jana Kocjana, pamiętne mecze z Metalistem Charków, a jeszcze wcześniej rundę z Esbjergiem na wyjeździe 2-2. Gol Łukasza Szurmy w ostatniej minucie. Tak jest. Trzecie miejsce, brązowy medal, także pierwszy sukces i te europejskie puchary to też, mimo że za wiele nie pograłem, ale to też na pewno jakieś przyjemne doświadczenie, bo z Metalistą Charków na wyjeździe graliśmy chyba bodajże w Kijowie, to również byłem z drużyną, więc na pewno pierwsza taka poważniejsza przygoda. Powiedz mi teraz taką rzecz, bo grałeś potem w Piasie Gliwice, zdobywałeś tytuł mistrza Polski, też się otarłeś właśnie o europejskie puchary, też że się tam daleko wówczas zaszli, co stanowiło nie lada niespodziankę, nie? Tak, znaczy jest. Chyba później w tym pucharze Lidze Europy, rok później chyba, nie? Tak, znaczy rok później, tak, bo jak zdobyliśmy mistrzostwo, to przegraliśmy dwumecz z Batę, taki bardzo wyrównany, i później w Lidze Europy też przegraliśmy z Rygą, ale rok później, gdy zdobyliśmy trzecie miejsce i graliśmy w europejskich pucharach, to odpadliśmy w trzeciej rundzie dopiero z Kopenhagą, gdzie graliśmy naprawdę niezłe spotkanie, mimo że wynik tego nie pokazuje. W czasie grając też pokazywałeś swoje walory ofensywne. Przypomnę taki mecz chyba z Arką, kiedy Piast się wtedy bronił przed spadkiem, nie? Sezon przed koniec sezonu poprzedzającego sezon, w którym zrobili się tytuł mistrza Polski. Czy zdobyłeś gola na Arce? Chyba 5-1 wtedy Piast wygrał. Byłem wtedy na prawym wahadle ustawiony, graliśmy tylko obrońców i bodajże na 4-1 zdobyłem bramkę lewą nogą. Dokładnie. Też chyba byłeś współautorem gola na Legii chyba. W sezonie mistrzowskim? Tak. Tak, graliśmy na Legii, taki chyba bodajże kluczowy mecz, bo gdybyśmy tam przegrali z Legią, no to Legia już by
miała bodajże autostrady do mistrzostwa, a sprawiliśmy niespodziankę, wygraliśmy 1-0, udało mi się zdobyć asystę, Gerard Badia zdobył bramkę i wtedy praktycznie chyba na punkt czy na dwa zbliżyliśmy się do Legii na kilka kolejek przed końcem. Teraz reprezentujesz Barwę Wrocławskiego Śląska, premiera w Kielcach. Jak się zapatrujesz w ogóle na ten mecz i w ogóle końcowy wynik Śląska-Wrocław w tych rozgrywkach? No na pewno chcemy zagrać lepszy sezon niż poprzedni, gdzie można powiedzieć drżeliśmy do końca o utrzymanie i na pewno chcemy pokazać, że jesteśmy lepszym zespołem mimo kolejnych zmian, ale pierwsze spotkanie w Kielcach i ważne też jest, żeby dobrze rozpocząć sezon. Powracając jeszcze do końcówki ubiegłego sezonu, to akurat też chyba trafiłeś w meczu z Wartą. Zdobyłeś gola, nie? W poprzednim sezonie? Tak. Nie. Ostatni sezon Piasta. W Piaście, jak byłem, to na Warcie strzeliłem, tak. Graliśmy wtedy 3-2. Aha, to wtedy powiem Ci taką sentymentalną historię, bo Ty jesteś Bykowina, a trenerem Warty Poznań jest Dawid Szulczek, tak. Wywodzący się ze świętokłowickiej dzielnicy z Godanu. To będę mój sąsiad. Czyli taki kontakt w Grodzisku Wielkopolskim. Trzech ludzi ze zgody, bo ten Waldemar Fornalik ze zgody, tylko z dalszej odległości tej świętokłowskiej dzielnicy Dawid Szulczek, a to jest z ruskiej dzielnicy Bykowina. Teraz chciałbym Cię jeszcze, Marcin, zapytać o spojrzenie na Twoje spojrzenie na mecz Zagłębia Lubin z Ruchem. Trenerem Lubinian jest Waldemar Fornalik, a Ruch to też kawał twojej piłkarskiej kariery. Jak tam widzisz Ruch i w ogóle jak widzisz Ruch w tym całym nadchodzącym sezonie z perspektywy zawodnika Śląska-Wrocław? No tak, na pewno ciekawe spotkanie. Właśnie tutaj wiadomo, Ruch wraca do Ekstraklasy. Po kilku latach i dodatkowo osoba trenera Fornalika tutaj dodaje smaczku, jak to się mówi. Na pewno będzie ciekawe spotkanie. A jeśli chodzi o Ruch, to ja jestem w miarę spokojny. W Chorzowie zawsze panuje dobry klimat do gry w piłkę. Już o kibicach wiadomo, nie muszę wspominać, jak to wygląda na domowych meczach, ale stawiam, że będzie to dobry sezon dla Ruchu. Marcin, ja dziękuję, a Tobie życzę zajęcia ze Śląskiem lokaty na pudle. Dobrze, dziękuję bardzo. Żeby była przynajmniej taka powtórka tego sezonu 2011-2012, kiedy Ruch Śląsk rywalizowali ze sobą. Tak, zgadza się. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki.